nie komisji. Może to oddać rysowanie. Komisja Finansów przyjęła do wiadomości projekt uchwały. A może dwa słowa, jak przy okazji uczestniczę przy głosie. Może dlatego komisja przyjęła do wiadomości, bo ta sytuacja troszeczkę bardziej jest złożona, bo w szkole podstawowej w Głuczewie jest próba zawiązania stowarzyszenia, jest w trakcie chyba załatwiania tego rejestracji i dlatego przyjęliśmy to do wiadomości. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Komisja Oświaty bardzo długo analizowała projekt tej uchwały. W związku z czym, że jesteśmy merytoryczną komisją, wydaje mi się, że dobrze przygotowano do podjęcia takiej uchwały. Znamy pracę szkół małych i dużych, więc i pytania były takie typowo merytoryczne. Pytaliśmy i o budżet, i o nauczycieli. I w związku z tym, po uzyskaniu takich bardzo szczegółowych informacji, pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały. Proszę bardzo. Komisja Rozwoju Miasta i Wsi na swoim posiedzeniu dosyć wnikliwie żeśmy ten temat omawiali, ale na skutek tego, że w tym samym czasie obradowała zarząd Stowarzyszenia TOR na posiedzeniu, na spotkaniu z burmistrzem i mieliśmy zbyt świeże informacje i niektóre według burmistrza nie były jeszcze do końca sprawdzone. Mimo tak wnikliwego zajęcia się sprawą nie poddaliśmy do głosowania tego projektu uchwały i zostawiliśmy radnym do podjęcia decyzji. Dziękuję bardzo. Komisja Promocji i Kultury przyjęła do wiadomości projekt uchwały. Nie głosowaliśmy tego projektu. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Tak, proszę bardzo. Pan burmistrz. Odbyły się dwa spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia w Organizacji TOR na temat prowadzenia placówki przez Stowarzyszenie i wstrzymania się na razie z likwidacją tej szkoły na okres co najmniej roku. Stowarzyszenie przedstawiło ramowy program działania z biznesplanem, który wnikliwie przeanalizowaliśmy. I po tych dwóch spotkaniach, po analizie tego programu, nie rekomenduję pozostawienia w tej chwili szkoły, dlatego że uważam, że stowarzyszenie nie jest w stanie poprowadzić tej placówki ze względu na niedostateczne środki finansowe. Myślę, że pan skarbnik tu w szczegółach przedstawił jakby naszą analizę i nasze uwagi do tego biznesplanu. Generalna uwaga jest taka, jest dziura w budżecie szkoły, która moim zdaniem nie rób wielkości około 100 tysięcy albo ponad 100 tysięcy. Moim zdaniem nie rokuje to, aby stowarzyszenie prowadząc szkołę co roku pozyskiwało kwotę około 100 tysięcy złotych na prowadzenie tej szkoły. Dziękuję bardzo. Radny Wróbel, tu się zgłaszam. Bardzo proszę. Panie Burmistrzu, Szanowni Radni. Nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział kilka słów o tej szkole. Powiem tak, że obrona tej szkoły zaczęła się 15 lat temu razem z wybudowaniem, zmodernizowaniem właściwie szkoły w Rybnie. Wtedy pamiętam, że podjęliśmy inicjatywę. Wiele rzeczy zrobiliśmy, żeby ta szkoła trwała. No, przez te lata ostatnie udawało nam się dość skutecznie. Miałem nadzieję, że również teraz, poprzez to, jak żeśmy przy zamiarze likwidacji rozmawiali, że jeśli mieszkańcy Głuczewa powołają stowarzyszenie, które będzie w stanie poprowadzić tą szkołę w Głuczewie, damy im taką szansę poprowadzenia tej szkoły, że tak się stanie, że szkoła w Głuczewie zdąży się uronić. Teraz no trochę, że tak powiem, czarno to widzę, aczkolwiek nadzieję mam, że jednak radni będą na tyle wyrozumiali, że może jeszcze dadzą szansę tej naszej szkole, bo przecież
podjęliśmy zamiar likwidacji naszej szkoły w Głuczewie, dlatego że gmina zbyt dużo dokładała do subwencji w tej szkole, dokładała. Ale jeśli rodzice postanowili wziąć sprawy w swoje ręce, a żeśmy ich do tego zachęcali i niektórzy twierdzili, że jeśli się zorganizują, to szanse dostaną. No w tej chwili wygląda to troszkę tak, że ze strony naszych mieszkańców wygląda to tak, że trochę tak może przesadnie, a może i nie, że to w tej chwili wygląda, jakby to miał być ostatni zajazd na Głuczewo w białych kołnierzykach. No, przykro nam jest to mówić, ale no, tak to troszkę może wygląda. Prosiłbym jednak o danie szansy temu stowarzyszeniu. Może sobie dadzą radę. A jeśli nie, no to wtedy będzie po prostu trudno. Tyle chciałbym na to. Dziękuję bardzo. Chciałbym przekazać jeszcze głos członkowi zarządu stowarzyszenia nowego TOR, pani Marioli Sikorskiej. Bardzo proszę. Dziękuję. Proszę Państwa, pragnę kilku zdaniach podsumować dotychczasowe dążenia do utrzymania szkoły podstawowej w Głuczewie. Szanowni Państwo, w lutym bieżącego roku Pan Przewodniczący Rady Gminy, mówiąc, iż sam podniesie rękę za ocaleniem szkoły podstawowej w Głuczewie, jeżeli rodzice stworzą stowarzyszenie, zmobilizował nas do działania. Specyfika i lokalizacja naszej wsi sprzyja gromadzeniu się ludzi o bardzo szerokiej palecie doświadczeń zawodowych i prywatnych. Dzięki temu udało nam się ustalić grono bardzo, bardzo różnorodnych osób zainteresowanych działalnością na rzecz naszej małej ojczyzny. Budując kapitał zaufania, przeszliśmy przez wymagane regulacjami prawnymi początkowy okres rejestracji stowarzyszenia, zasięgnęliśmy opinii ekspertów w dziedzinie edukacji, odbyliśmy kilkanaście spotkań, budując spójną wizję kontynuowania edukacji podstawowej w Głuczewie. Zapału dodawała nam wiara w to, że to w końcu Państwo zainspirowaliście nas do działania, więc nam sprzyjacie. W międzyczasie dowiedzieliśmy się, iż samo założenie stowarzyszenia jednak nie wystarczy. Potrzebny jest biznesplan. Rozumiejąc troskę Pana Burmistrza, przystąpiliśmy do pracy. Bazując na doświadczeniu biznesowym, w rozmowach z pedagogami oraz kontaktach z osobami posiadającymi doświadczenie w zarządzaniu edukacją, przygotowaliśmy ramowy plan pracy rozwoju na lata 2012-2013 wraz z zarysem perspektywy na lata 2013-2015. Następnie dowiedzieliśmy się, że kilka kwestii związanych z kosztami oraz przychodami przyszłego przedsięwzięcia wymaga wyjaśnienia. Po telekonferencji z panami burmistrzami stosowne wyjaśnienia na piśmie złożyliśmy 24 maja. Jesteśmy nieco zdziwieni doniesieniami z prasy datowanej także na dzień 24 maja, że odbyły się komisje Rady Gminy, które oceniały nasz biznesplan bez dialogu z nami. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego wymaga zaangażowania społeczności lokalnej oraz otwartości, zaufania i dialogu ze strony naszych przedstawicieli. Bez tych istotnych przymiotów władzy każda iskra zaangażowania społecznego zostanie szybko i często bezpowrotnie zgaszona. Mamy nadzieję, że nasza postawa, zaangażowanie, wywiązywanie się ze wszystkich zobowiązań, otwartość oraz wyjrzałe podejście do sprawy zbudowało należyty kapitał zaufania do nas. Jesteśmy także przekonani, iż każdy z Państwa zapoznał się z ramowym planem działania dla szkoły podstawowej w Głuczewie, podejmie świadomą, suwerenną decyzję, robiąc sami krok w kierunku budowania społeczeństwa zaangażowanego w sprawy lokalne. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Wyszków, tradycja, oświata. Dziękuję. Dziękuję bardzo.